Pewnie część z Was myśli, że miałem udane wakacje, bo w końcu upłynęło sporo wody w Wiśle od ostatniego filmu, lecz niestety jest trochę inaczej. Filmy realizuję, jak mam wolny czas, a tak go między innymi lubię spędzać i czuję się wtedy, jakbym odpoczywał, także gdyby faktycznie tak było, to mielibyście wręcz zalew tych filmów. Tuż po kilkudniowym urlopie w lipcu wysypało mi się sporo pilnych spraw przysłaniających nie tylko montaż filmów dla Was, ale też na przykład takie drobiazgi jak zrobienie szafki, aby mojej łani było wygodniej w kuchni. Jedną z takich banalnych spraw, ale na już, było dołączenie pod magistralę I2C w sterowniku dwóch czujników, które pod kontrolą programu skompilowanego na Arduino zadziałały od razu, ale na docelowej platformie Mongoose. Jak to się mówi? Dobra, manguście, niestety nie. Po dwóch dniach bezowocnego porównywania przebiegów na oscyloskopie i zgadywania, dlaczego mimo wysłania potwierdzenia przez czujnik ten framework takiego wała pokazywał, postanowiłem się odprężyć i otworzyć paczkę wysłaną przez tropiących oszustwa internetowe youtuberów prowadzących kanał Poszukiwacze Okazji. W paczce oprócz padów do konsoli, pudełka z gadżetem, do którego później wrócę, znalazłem płyty z grami oraz dwa egzemplarze konsoli Sony PlayStation 2, o których można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że są już pełnoletnie, a w latach swojej świetności dawały rozgrywkę graczom, dla których producent i inne firmy zaserwowały ponad 2000 gier. Ten egzemplarz był już bohaterem tego filmu, więc chyba nie muszę go specjalnie przedstawiać, a tym, którzy nie widzieli tego filmu, polecam zerknąć, bo będziecie wiedzieć, co jest z nim nie tak. Chodzi o egzemplarz konsoli. Z listu dołączonego do paczki wynika, że drugi egzemplarz ma być dawcą części dla pierwszego, dorzucone gry pomogą sprawdzić sprzęt, jeden z kontrolerów jest niesprawny, a zepsuta karta pamięci może być przeznaczona do rozwałki. To teraz wrócę do gadżetu niespodzianki, który mam zamiar za chwilę przetestować. Pod odcinkiem o powerbankach pojawiły się komentarze, że nie sprawdziłem, czy moc drzemiąca w takich akumulatorach może być przyswojona drogą pokarmową. Zatem dzięki kubkowi nadrabiamy zaległości i sprawdzamy dopalenie przybywania. Bez cienia wątpliwości kubek wytrzymał i zdał test. Wniosek numer 2. Mocy nadal brak. W tym momencie niestety musiałem wrócić do czujników, bo mangusta nie dawała spokoju, a niezainteresowani mogą przewinąć gdzieś tutaj, a ja tym cierpliwym i tym, którzy chcą wiedzieć, powiem, że po burzliwej i pełnej przygód z przyrządami pomiarowymi analizie udało mi się wszystko pogodzić. Zmniejszyłem wartość rezystora pull-up na linii danych blisko czujników i zwiększyłem wartość rezystora na linii zegara, co wiązało się z wylutowaniem fabrycznie zamontowanego opornika w tym module. Wydawałoby się, że to tylko technika cyfrowa i wszystko powinno ładnie działać w każdym środowisku, jednak co mnie zaskoczyło, niestety tak nie jest. Jak widać, ojcowie mangusty muszą jeszcze dopracować swoje dzieło, bo nie każdy będzie chciał tracić około tygodnia na takie pierdoły. Dobra. Już definitywnie kończę z odskoczniami, choć symultany to u mnie codzienność, i kontynuuję temat konsoli, zaczynając od przyjrzenia się jej konstrukcji. Jak na konsolę przystało, ta jest tak prosta, że chyba każdy, kto umie obsłużyć odtwarzacz, da sobie z nią radę. Z przodu mamy tylko dwa przyciski, umieszczone po prawej stronie, z czego jeden służy do włączania i resetowania sprzęciora, a drugi do otwierania bądź zamykania tak napędu DVD. Po lewej stronie znajdują się wszystkie gniazda, do których można podpiąć dedykowane kontrolery czy inne urządzenia zgodne ze standardem USB, opcjonalnie FireWire oraz dwa sloty na karty pamięci. Z tyłu, oprócz pustego schowka, na przykład na dysk twardy albo inne skarby, znajdziemy gniazdo zasilania z głównym wyłącznikiem oraz dwa gniazda wyjściowe, z których jedno poprzez światłowód pozwala
pozwala na podpięcie sygnału audio do sprzętu Hi-Fi, a drugie przez specjalny dedykowany kabel pozwala podpiąć konsolę do telewizora. Obecność wentylatora sugeruje, że sprzęt potrafi się nagrzać i to pewnie mocno. I tyle można w tej chwili na temat tego sprzętu powiedzieć, także przejdźmy do kolejnej części filmu, w której odkryjemy, co kryje wnętrze. Jako pierwsza na kanał pójdzie dawczyni, abym w razie rażących błędów miał szansę ich uniknąć podczas naprawy tej właściwej. Przed rozkręceniem obudowy trzeba odsłonić głowy wkrętów, a po ich wykręceniu można swobodnie zdjąć górną osłonę. To, co mi się spodobało w tej konstrukcji, to łatwa dostępność narażonych na mechaniczne uszkodzenia elementów, także wymiana panelu z gniazdami powinna być łatwa, o ile delikatny plastik blokujący taśmę się nie ukruszy. Niestety plastik, z którego składają się komponenty, jak i obudowa, stał się kruchy i oprócz naprawy będzie troszeczkę sklejania. Po wykręceniu dodatkowych wkrętów przy wentylatorze i przy łączu zasilania można już wyjąć całą metalową konstrukcję, która od dołu odsłania zasilacz impulsowy, dość specyficznie, ale solidnie połączony z płytą główną. Do serca sprzęciora dostaniemy się po odkręceniu kolejnych kilku śrub umieszczonych m.in. pod zasilaczem. Jak już ekran i radiatory przepuszczą dalej, to bez żadnych ograniczeń możemy podziwiać kunszt i stopień zaawansowania projektu płyty głównej konsoli. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to te dwa blisko procesora układy pamięci, które w przypadku ich awarii praktycznie kwalifikują płytę do kosza. Procesora myślę, że nawet nie muszę specjalnie pokazywać, bo tego nie sposób przeoczyć. Wspomnę tylko, że jest to 64-bitowa jednostka z 128-bitową szyną danych, a w sobie oprócz jak na procesor standardowego zestawu możliwości, ma dodatki związane z przetwarzaniem grafiki, dźwięku, dekodowanie strumieni wideo, co w tamtych czasach nie było standardem. Zagenerowany na ekranie obraz odpowiada ten układ roboczo nazywany przez twórców syntezatorem grafiki i praktycznie wszystko w tym obszarze lub prawie wszystko ma związek z grafiką i sygnałem wizyjnym. Ten układ niżej wraz z tym to porty wejścia-wyjścia odpowiedzialne m.in. za dostęp do kart pamięci czy kontrolerów. Po tej stronie jest jeszcze układ zarządzający zasilaniem. Z drugiej strony, oprócz wspomnianej sekcji graficznej, znajdziemy układy odpowiedzialne za dźwięk, obsługę napędu DVD czy dysku twardego. W całym tym oceanie zachwytu nad konstrukcją muszę jednak konstruktorom pogratulować rozwiązania z baterią. Cóż, mam cichą nadzieję, że nie trzeba jej zmieniać zbyt często. Pewnie w tym momencie nie elektronicy już przysypiają, także może na tym zakończę omawianie płyty i przejdę do naprawy pierwszej konsoli. Już na pierwszy rzut oka widać, że trzeba będzie wymienić nie tylko panel z gniazdami kontrolerów. Po zdjęciu górnej klapy widać kolejny problem, bo okazuje się, że te dwie konsole różnią się od siebie bardziej niż się tego spodziewałem. Z tego co widzę, na pewno inaczej rozwiązane są mocowania elementów, takich jak napęd optyczny czy przyciski, a także klapek zasłaniających sloty na karty pamięci. Dla mnie to oznacza, że w praktyce górną pokrywę trzeba będzie dostosować, w czym pomoże mi szlifierka precyzyjna. W międzyczasie udało mi się wymienić panel, o dziwo bez problemów, a pęknięta blokadka mocująca na szczęście trzyma się wyjątkowo dobrze. Reszta czynności to głównie czyszczenie skórzu, sklejanie popękanych plastików i szlifowanie nie do końca spasowanych elementów. Przeczyściłem jeszcze soczewkę napędu optycznego, dopasowałem mocowanie pokrywy górnej i to właściwie wszystko, co byłem w stanie zrobić z konsolą. Jak już uporałem się i skręciłem
sprawdziłem ten sprzęcior, wypadałoby przyjrzeć się kontrolerom, czyli czarnemu, który ma problem z niektórymi przyciskami, i srebrnemu, który jest niby sprawny, lecz podczas szybkich testów pokazał, że nie do końca tak jest. Dlatego też nie ociągamy się i zobaczymy, co kryje wnętrze takiego pada. Moim zdaniem otwarcie tego urządzenia jest łatwiejsze niż konsoli, bo wkręty nie są przykryte żadnymi zaślepkami. W środku znajdziemy wyspecjalizowany układ, dzięki któremu przewód przyłączeniowy do konsoli nie jest za gruby, a zadaniem tego układu, oprócz obsługi sporej ilości przycisków, jest odczytywanie wartości analogowych z tych dwóch joysticków, czy zapalanie diody, albo uruchamianie tych dwóch silniczków wibracyjnych. Swoją drogą zastanawiam się, czy ten pad przeżył jakiś upadek, czy może jest to celowy zabieg, aby można było lepiej grać jedną ręką, bo obciążenia tych silników, jak widać, są różne. No i prawdopodobnie udało mi się znaleźć przyczynę problemu, a jest nią przerwana ścieżka przy przycisku kierunku. Początkowo próbowałem to naprawiać tradycyjną techniką, ale nie spodziewałem się, że jest to aż tak delikatna konstrukcja, że w kontakcie z lutownicą ścieżka praktycznie wyparowuje. W takim wypadku trzeba zmienić taktykę i zamiast cyny oraz lutownicy użyć na przykład takiego przewodzącego prąd kleju. Aby nie marnować czasu na oczekiwania, w międzyczasie zabrałem się za drugi kontroler. Na początku chciałem przełożyć jego zawartość do czarnego, lecz zrezygnowałem z tego pomysłu, bo wnętrza obu, podobnie jak to było z konsolami, też różnią się i to niestety znacznie. W czarnym padzie przyciski wykonane są na bazie węglowych gumek przewodzących prąd, a w drugim na bazie foliowych membranek, które zwierają obwody podczas ich ściskania. Inaczej też zostało rozwiązane podłączenie tej folii do płytki głównej i pewnie z tego powodu srebrny pad miał problemy z pauzą. Reszta konstrukcji wydaje się wyglądać podobnie. Przy okazji prawdopodobnie wyjaśniła się kwestia obciążeń silników wibracyjnych i wygląda na to, że są one tak obciążone fabrycznie. Ponieważ w środku wszystko było strasznie ubrudzone i zajechane, stwierdziłem, że spróbuję wyczyścić i odświeżyć ten sprzęt. Obudowę i przyciski przeczyściłem w płynie do mycia naczyń, następnie zafundowałem im kąpiel w alkoholu izopropylowym, a samej skorupie zafundowałem nową metaliczną powłokę. W międzyczasie przysmarowałem zacinający się joystick z umiarkowanym sukcesem oraz przeczyściłem złącze między płytką główną a panelem przycisków. Jak już lakier wysechł, dokleiłem ułamany fragment obudowy, bez którego pewnie docisk płytki głównej do złącza folii z przyciskiem był niepewny. Po skręceniu konstrukcji kontroler zaczął działać i to nawet całkiem dobrze, lecz niestety pojawił się problem z nałożonym lakierem. Niestety okazało się, że jest on za mało odporny na kontakt z dłońmi gracza, także potrzebne będzie nałożenie kolejnej warstwy, ale tym razem zabezpieczającej, z lakieru bezbarwnego. Pomysł myślę, że był dobry, lecz jak na początkującego lakiernika nie spodziewałem się, że bezbarwny lakier będzie tak łatwo rozpuszczał srebrną warstwę. No, nie jestem zadowolony z końcowego efektu, ale i tak chyba jest lepiej niż na początku. A teraz wracam do czarnego pada, bo dotarł zamówiony klej przewodzący, także mogłem od razu przystąpić do pracy, czyli igłą nanieść ścieżkę. Następnego dnia, jak już wszystko wyschło, mogłem sprawdzić, czy pomysł ma sens i już widzę, że taki klej to dobre rozwiązanie, ale tylko na krótkie dystanse. Kilkusetomowy opór może być za duży dla elektroniki, także będę musiał dodać dodatkowy przewód. Ten klej też szybko i skutecznie zasycha w aplikatorze. Na tym jednak pech się nie kończy, bo mimo poprawienia połączenia i tak pad nie działa poprawnie. Całkiem możliwe, że uszkodzenie jest w innym miejscu, ale jako że mnie podkusiło zerknąć, za ile takie pady można kupić, to odechciało mi się dalszego sprawdzania. W dniu dzisiejszym bardziej opłaca się zakup nowego pada niż jego naprawa, jeśli ta będzie bardziej skomplikowana od złożenia sprawnego egzemplarza
z dwóch uszkodzonych. Skoro tak się to wszystko ułożyło, to wykorzystałem na szczęście pasujące końcówki joysticków z czarnego pada, aby odświeżyć srebrny pad. I co mnie zaskoczyło, że ta prosta wymiana przy okazji zmniejszyła problem zacinającego się joysticka. Na koniec zostawiłem kartę pamięci, która według treści listu jest niesprawna, ale zanim to sprawdzimy, zobaczymy, powiem to po raz trzeci, co kryje wnętrze takiej karty. Właściwie niewiele ono się różni od wnętrza na przykład takiego pendrive'a i prawdopodobnie z punktu widzenia elektroniki jest to bardzo podobne rozwiązanie, jeśli nie takie samo, bo od strony złącza karty podłączany jest mikrokontroler zarządzający pamięcią, prawdopodobnie flash. To teraz z ciekawości spójrzmy, jak wygląda to zawieszenie konsoli. Podłączam i chyba nic. Z przeglądarki plików wynika, że na karcie są jakieś dane do zabutowania konsoli. Być może chodzi o to, że te dane są uszkodzone lub wymagają czegoś, czego ta konsola nie ma i ta, próbując je uruchomić przy starcie, zawiesza się. Ponieważ nie mam wyrafinowanych narzędzi diagnostycznych, to zaeksperymentowałem kasując te dane z karty. Zabieg ten sprawił, że konsola nie zawiesza się przy starcie, a pierwsza z brzegu gra bez problemu zapisała save game i go odczytała. To, że mi się udało, wcale nie oznacza, że karta nie ma uszkodzonej części pamięci gdzieś dalej i być może w trakcie zapełniania miejsca coś wyjdzie, lecz jak widać, da się jeszcze tę kartę używać do mniej wymagających zastosowań. Jeszcze tylko taki szybki teścik, zanim wszystko odeślę do prowadzących kanału Poszukiwacze Okazji i już przechodzę do podsumowania. W samej konsoli wymieniony został panel podłączeniowy kontrolerów. Zamieniłem górną pokrywę na taką, która zawiera uchylne drzwiczki na karty pamięci. Konsola została też przeczyszczona, a niektóre pęknięte plastiki posklejane. Srebrny pad został zregenerowany na tyle, ile to było możliwe i dodatkowo pomalowany. Karta pamięci została zreanimowana, jeśli tak można określić wyczyszczenie jej pamięci. Jeszcze zanim skończę, przejdę do konsoli dawczyni, z którą coś powinienem zrobić, a uważam, że sprzęt nie zasługuje na totalną rozwałkę. Zastanawiam się nad zbudowaniem automatu do gier, co będzie wymagało reanimacji napędu i przerobienia kontrolera, lub też kupna gotowego do takich zastosowań. Drugim pomysłem jest przerobienie sprzętu na pełnoprawny komputer, co wiązać się będzie z instalacją Linuxa i znalezieniem przystawki pozwalającej podłączyć dysk twardy. Ponieważ jakoś nie mogę się zdecydować, to zdam się na wasze sugestie w komentarzach. Piszcie, co byście woleli obejrzeć. A ja teraz pakuję i odsyłam konsolę do poszukiwaczy okazji i za chwilę wracam do pozostałych realizowanych materiałów, czyli następny z cyklu napraw, coś o powerbankach i komodorku. W tym momencie wyciąłem niemal 10 minut, bo nie chcę wszystkim widzom zawracać gitary grafiką do filmów czy serii podstaw elektroniki, zwłaszcza, że wysmażyłem o tym publiczny post na Patronite. Druga sprawa to zdezaktualizowana niespodzianka dla kilku widzów, więc od razu przejdę do niespodzianki, jaką mi drogą pantoflową przekazał jeden z widzów od artystki ukrywającej się pod pseudonimem Black Capture Art. Nie wiem, jak inni odbierają ten obraz, ale ja zdecydowanie, patrząc na tę jeszcze nie szarą sierść i ten błysk w oczach, wracam wspomnieniami do zachodu słońca nad brzegiem morza, kiedy to ja próbowałem wyznać miłość swojej pierwszej łani. Jakby nie patrzeć, bardzo miłe wspomnienia, także widzowi z całego serca dziękuję. A zanim już tak ostatecznie zakończę ten film, pragnę podziękować wszystkim wytrwałym patronom, czyli Marcinowi Szulcowi, Cezaremu Pilarskiemu, Bartkowi Wrędze, Leszkowi Śledzińskiemu, Darkowi Mularzowi, patronowi anonimowemu, także Tentego, Dominikowi Gacek, Sebastianowi Matuszykowi, Piotrowi Turzyńskiemu, Michałowi Tymosiukowi, patronowi o inicjałach PK,
Norbertowi Langnerowi, Sebastianowi Duchnickiemu, Aleksandrowi Kawęczyńskiemu, Karolowi Narowskiemu, Igorowi Bień, Mikołajowi Paneckiemu, Szymonowi Matuszewskiemu, Kamilowi Pietrzyk, Bandi 1944, Łukaszowi Januszko i Wojciechowi Gradzikowi. Trzymajcie się! Ho!